Znana lokalizacja. Jest ona w prywatnej. Fragment mapy ortofotomapy, na której wprawne oko już może zauważyć kształt obiektu, który nas interesuje. Natomiast jeśli wykorzystamy dane, które są dostępne na publicznej domenie geoportal gov.pl, można wygenerować już bardziej precyzyjną mapę, tak zwaną mapę hipsometryczną. Tutaj tym czerwonym kółkiem jest oznaczone miejsce, na której to mapie widać czworoboczny kształt, a wokół jest żółty teren, który jest terenem wyższym w stosunku do tego kształtu zielonego. Identyfikujemy go właśnie z pierwszym zamkiem ciołków, natomiast teren wokół, który jest lekko wyniesiony, prawdopodobnie są to ukryte zwaliska gruzu ze ścian, które zostały rozebrane po zniszczeniu zamku. Na tym slajdzie jest to numeryczny model terenu północnej części Żelechowa i właśnie z terenu nad stawem, gdzie widać dość dobrze cały zarys interesującego nas obiektu. Natomiast w trakcie, w
trakcie naszych badań okazało się, że teren jest znacznie bardziej rozbudowany. Tutaj przebiega granica z działką sąsiednią należącą do parafii, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj tych badań nie udało nam się prowadzić. Nasze pozwolenie, które żeśmy otrzymali od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczyło tylko terenu należącego do państwa Kawków. Dlatego też nasz obraz zamku nie jest do końca pełny, ale i tak to jest większe niż 3/4 terenu zamkowego. Cóż możemy powiedzieć o samej lokalizacji? Dlaczego zamek się pojawił na terenie, który wydaje się być mało przyjazny do budowania siedziby takiego znamienitego rodu Ciołków? Tutaj na mapach z końca XIX wieku i widać, że na cieku wodnym zwanym Żelechówką nie ma stawu, nie ma młyna. Pojawia się on dopiero w początku XIX wieku. Wówczas pojawia się właśnie staw i jest on zaznaczony na takiej precyzyjnej mapie Hendersfelda. Dlatego też możemy przypuszczać, że wcześniej teren ten nie był tak podmokły i dlatego pojawił się tam właśnie zamek. Poza tym wokół tego zamku był on naturalnie broniony przez te cieki wodne. Dopiero w okresie późniejszym, jak już zamek przestał funkcjonować, pojawił się staw, pojawił się młyn. W związku z tym dotychczas badacze, przynajmniej w większości, nie uznawali tego terenu za potencjalne miejsce lokalizacji obiektu. Wcześniej inni badacze uważali, że zamek funkcjonował na terenie obecnego dworu. Natomiast jak się wydaje, w wyniku naszych badań była to wtedy błędna interpretacja. Tutaj na tym małym obrazku widać wyobrażenie zamku Żelechowskiego. Jest to wprawdzie tylko taka licencja poetyka. Natomiast zamieściłem to dla Państwa, tak dla ciekawości. Jest to jeden z wielu przerysów kilku map, które powstały w XVI wieku. Ostatecznie ta mapa jest, ten obrazek jest reprodukowany z mapy Wacława Grabowskiego. Natomiast korzystał on z map wcześniejszych, Wapowskiego i innych jeszcze autorów. I widać na nim właśnie ceglany obiekt, który prawdopodobnie tutaj wtedy mógł istnieć. Na późniejszych mapach widocznej nadal funkcjonują stawy, funkcjonuje również młyn. Już na początku XX wieku ta gospodarka wodna tutaj się zmieniła. Pojawia się już kilka stawów, a przed wojną, II wojną światową, widzimy, że już te stawy, jest 4 stawy, nie ma już młyna, zaczyna się gospodarka hodowlana i zapewne po wojnie powstał ten największy staw. Wtedy też się zmieniał układ cieków wodnych i dlatego też w większości badacze nigdy nie, poza księdzem Krasuckim i księdzem Milnikiem, nie interpretowali tego terenu jako potencjalne miejsce siedziby Ciołków. Tutaj, jak wspomniał wcześniej pan Michał, pojawiliśmy się tutaj na początku zeszłego roku. Badania były prowadzone wiosną i w czerwcu.
dzięki uprzejmości pana Grzegorza Szymczaka uzyskaliśmy taką siatkę geodezyjną, która była niezbędna do prowadzenia naszych pomiarów. Tak wyglądał przygotowany teren, też dzięki uprzejmości tej pani burmistrz. Trawa została wykoszona, poprzednio było tutaj trzcinowisko, łąka nie była uprawiana. Udało się to bardzo ładnie przygotować i było to niezbędna procedura, żeby wykonać nasze pomiary linii fazyjnej. I tak wyglądały nasze prace. Tutaj na tym zdjęciu górnym kolega prowadzi prospekcję magnetyczną. Polega ona na... wykorzystuje ona naturalną magnetykę ziemską. Każdy przedmiot, który zalega w glebie, ma swoją magnetykę. Aparatura pozwala badać tą magnetykę i na podstawie uzyskanych pomiarów można wygenerować mapę anomalii. Nasze mapy to są właśnie nie mapy zamku, tylko to są mapy uzyskanych anomalii. Drugą metodą była metoda elektroopolowa, która również jest mapą anomalii, natomiast wykorzystuje tu ona prąd przepuszczany przez grunt. Odbiornik rejestruje różnice oporności i później komputer potrafi obrobić te dane tak, żeby uzyskać mapę anomalii i dzięki temu udało nam się uzyskać taki właśnie kształt. W wyniku badań magnetycznych uzyskaliśmy podobny wynik jak w przypadku badań elektroopolowych. Widzimy tutaj czworoboczny obiekt. W tej części właśnie nie udało nam się go zlokalizować, był już on poza naszym pozwoleniem. Widzimy obiekt czworoboczny z dziedzińcem, dwoma rzędami murów. Do tych murów zewnętrznych dostawione były mniejsze jakieś obiekty, prawdopodobnie wiązane z budynkami wieżowymi. Tak to wygląda nasza interpretacja tego wyniku. Na uzyskanej mapie udało nam się stwierdzić, że zamek Żelechowski był budowany w dwóch fasach. Pierwsza była mniejsza, to co było widać na mapie hipsometrycznej, tak, zaznaczone takim zielonym kolorem, to był właśnie ten obiekt tutaj zaznaczony kolorem fioletowym. Był to zamek późnośredniowieczny, dużo mniejszy, o wymiarach około 60 metrów. 60 na 60 metrów, z zabudową tylko z jednej strony, z wieżą bramną, zapewne jakimiś mniejszymi budynkami w tym narożniku. Natomiast później widocznie właściciele zamku zdecydowali, żeby rozbudować swoją posiadłość. Ta stara została wchłonięta i wybudowano większe założenie z tymi murami obwodowymi. Odległość między nimi wynosiła około 11 metrów. Ciekawe wyniki uzyskaliśmy właśnie w czasie badania oporności gruntu. Jest to o tyle interesujące, że one pokrywają się praktycznie w całości z wynikami magnetyki. Co nieczęsto się zdarza. I tutaj mamy, interpretacja jest podobna. Uzyskano wprawdzie w tej części południowo-zachodniej lepszy wynik, ale to się wiąże z tym, że badania elektrooporowe prowadzone są na głębokości, przynajmniej nasze były prowadzone na głębokości
od pół metra do 75 cm. Tutaj prawdopodobnie natrafiliśmy na bruki kamienne, które w badaniach tych magnetycznych, powierzchniowych nie zostały zauważone. Tutaj jest dla Państwa, przygotowaliśmy specjalnie wynik kolorowy, który jest dla badaczy, dla badaczy archeologów archeologii niedestrukcyjnej mniej czytelny, natomiast moim zdaniem oddaje on też bardzo ładnie nasze rezultaty prac. Tutaj ta czerwona i pomarańczowy kolor pokazuje, że jest to teren też wyżej położony i tak jak wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie są to kamienie, które dają większą oporność, w związku z tym jest to duża masa kamieni i dlatego to się tutaj bardzo wybija na tym obrazku. Poza tym chciałbym powiedzieć, że Lechów, że w okolicy Lechowa również istnieją inne obiekty bardzo interesujące i z podobnego okresu. Tutaj jest zaznaczony obiekt w Kaleniu, który Państwo na pewnie wiecie. Wilczyska bardziej może są znane i bliżej położone. Są to też obiekty, które chcielibyśmy w przyszłości może jakoś skatalogować, zrobić takie badania nieinwazyjne. Widzimy tutaj również obiekt w Kozłowie i w Zwoli Poduchownej. Ten jest też wyjątkowym z tego względu, że jest to taki, tak wygląda jak grodzisko nazywane, często były to grodem stożkowatym, natomiast według źródeł historycznych była to fortalicja na kopcu. W Zwoli Poduchownej obiekt jest mocno już zniszczony, tutaj wykopano wtórnie staw, niszcząc część obiektu. Zachowało się fragment fosy, także tutaj też jest potencjalne miejsce do kolejnych prac. Jak mógł wyglądać obiekt żelechowski? To są na razie nasze takie wolne interpretacje, natomiast na podstawie tych wyników badań nieinwazyjnych z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że pierwszy, późny średniowieczny zamek wyglądał w ten sposób, właśnie z tą przejazdem bramnym, wieżowym, z zabudową tylko z jednej strony i tutaj właśnie drobną zabudową w narożu. Tutaj jest taka akwarela, która obrazuje, jak to mogło wyglądać. Myślę, że zamek żelechowski pierwszy mógł mieć podobny wygląd. To są też inne przykłady, bo wprawdzie może bardziej odległe terytorialnie, ale też tutaj widać podobnej wielkości obiekt z drugą fazą rozbudowy, z wieżą bramną. Tutaj akurat ciąg zabudowy jest po stronie, powiedziałbym, wschodniej, natomiast żelechowski miał na wprost wjazdu bramnego. I tutaj chciałbym pokazać też inną bryłę zamku, która pokazuje, jak obiekt z późno średniowiecznego ewoluował do takiego większego zamku, tak jak prawdopodobnie mamy w przypadku Żelechowa. Zmienia się totalnie zabudowa. Zamek staje się bardziej reprezentacyjny, wyższy. I to jest, powróciliśmy do